razem. Odwróciłam twarz ku ścianie. Róża. Ostatnie próby do Wisławie Grażyna. Skąd pomysł w ogóle na taki sposób? Pomysł w związku z rocznicą Wisławy i gdzieś tam też pomysł pana Piotra, naszego producenta Muszyńskiego, który właściwie z tym projektem przyszedł do mnie. Powiedział, słuchaj, zbliża się rocznica Wisławy, twoja rocznica, twoich urodzin, tutaj gdzieś się... Mówimy, że trzeba by coś zrobić. To nie jest typowy teatr, tylko jest to takie trochę multimedialny pokaz, trochę zrzutnika filmowego materiału, bo ja lubię filmy, trochę muzyki, jest to koncertowo też tutaj zrobione. Połączenie muzyki, filmu, słowa, dźwięku to jest trudne, bo wymaga specjalnej wrażliwości, powiedziałabym. Czy dla pani ten spektakl to jest jakiś taki prezent od samej siebie? Prezent, który los mi gotuje. Za co ogromnie dziękuję i panu Michałowi Jursinkowi, który zaakceptował, który zgodził się na użyczenie praw i mojemu producentowi Piotrusiowi, który miał ten pomysł, i Kasi, która to napisała, i Karolinie, która udźwiękowiła. No i Natalii Lesz, która zgodziła się zagrać młodziutką Szymborską i to podobieństwo jest niesamowicie uchwycone i pokazane. To dawało poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Rozstaliśmy się w zgodzie. Z mamą mi się współpracuje lepiej w pracy niż w życiu prywatnym, bo w życiu prywatnym jest opiekuńczą mamusią po prostu. A tutaj na deskach teatru mamy wspólny język, który gdzieś moim zdaniem jest uniwersalny dla wszystkich artystów. No po prostu się czujemy bardziej. Jesteśmy na kilka dni przed premierą tego spektaklu. Jakie emocje po tej próbie, którą przed chwilą zobaczyliśmy? Jesteśmy spokojni, dlatego że wie pan, jak jest dobra muzyka i dobre słowo, to ma ogromne znaczenie, a reszta cała jest w rękach anioła, co tu fruwa nad nami. Żeby wszystko poszło fajnie.